Minął luty i bardzo czekałem do końca lutego, żeby podsumować luty, ponieważ coś wydarzyło się w zeszłym roku i chcę Wam pokazać, co się wydarzyło i jak byliśmy przygotowani na luty w tym roku i czy to wszystko, co kupiliśmy, się przydało. Zapraszam na film. Skończyłem pracę gdzieś w pół do pierwszej. Miałem coś nagrać, ale guzik. Wichura niezła, prądu nie ma, więc mogę powiedzieć dwa słowa przy świeczce, a jutro nagram i pewne przemyślenia podzielę się z wami. Dzisiaj w nocy była wichura. Nie wiem, czy dobrze widać. Światła nie mamy. Nie mamy prądu. Nie mamy, możemy na płycie czegokolwiek ugotować. Również w czajniku nie można zrobić wody ani w ekspresie kawy. Więc odpalamy kuchenkę turystyczną, żeby chociaż coś się napić. Czerwona butla, czerwony garnuszek. Gotujemy wodę na herbatę, żeby się rozgrzać, bo ogrzewania również nie ma. Wszyscy siedzą w polarach, w sweterkach, bo jest zimno. Super. Nie poparło mi towarzystwo, że jest zimno, ale stwierdziło, że lubi herbatę. Dobra, nie jest tak tragicznie. Jest 19,5 stopnia. Jest to najbardziej precyzyjny termometr, jaki może być w domu. Ciekawe, ile czasu będzie się gotowała woda na takim ustrojstwie. Chyba się robi ciepło. Palca nie będę wsadzał. Wróciliśmy do epoki jaskiniowców. Ogień wrócił do domu. Będzie kawa, będzie. Tu herbatka, tu są dwie kawy. Dzisiaj taka kawa. Jest niedziela rano i mam atrakcję. Cisza, spokój, zero telewizji, zero muzyki, zero Najlepiej czegokolwiek. to, jak, żeby nie czuć się głodnym, to trzeba iść spać. Ja się wyspałem. Dzisiaj poszedłem spać gdzieś między drugą a trzecią w nocy. Robiłem podwórze obchód, zdjąłem belkę, która była oparta o dom, pozbierałem chodniki, zrobiłem obchód, wrzuciłem przez okienko do komórki styropiany, bo nie wiadomo co by było. Wichura była niezła, powiem, że były dreszcze jak w kominie huczało w lukach wentylacyjnych, a ponieważ przeczyściłem ostatnie luki, to w każdym pomieszczeniu, gdzie się teraz przebywa, widać, słychać jak huczy w kominie. Wywaliło kratkę z komina. Już nie pierwszy raz muszę ją mocniej zamontować, bo jak jest wichura, to puch i kratki nie ma. Dziś kolejny dzień używania sprzętu sportowego do celów budowlanych. Ostatnie płytki ułożone, cały przedpokój mamy, zostaną obrzeża i schody jeszcze, tak. Musiałem robić po kawałku, żeby dzieci mogły przeskakiwać. No Jaga zmieniła garnek, ale widać, że już paruje. No efekt będzie taki, że nie wiem, ile czasu się ta woda zagotuje. Myślałem, że sprawdzę pierwszy filmik, ostatni filmik, godzinę zapisania i będę wiedział, ile woda się gotuje. A to fikmik, taka niespodzianka. Upgrade garka na większe. Woda zaczyna się gotować, także zobaczymy. Nie jest to tak długo, myślałem, że będzie dłużej. Tak wygląda gotująca się woda na ogniu. Do czajnika nie zaglądamy, więc nie wiem, jak tam wygotuje się woda. Jest ogień, dowód rzeczowy. Malinowa. Stary typ herbaty. Jak za PRL-u. Butla zresztą też jest z czasów PRL-u. Oliwce dalej jeszcze trochę. Dla mleki. Tak. A tak w ogóle to ten kubeczek to jest mój kubeczek, wiecie? Jak ja mam taki mały bąbel jak oliwka i mleka, to też z tego kubeczka piłem. I przetrwał tyle lat, co ja mam prawie. Mieszka, miesza. To jest to, co kobiety robią najbardziej. Czyli mieszać w życiu faceta. No tak namieszała Agnieszka, że takie dwa bąble mamy. No. O.
Tak w ogóle ta butla to są jedna z dwóch butli, które mi towarzyszą przez całe życie. Ostatnio była używana do prac jubilerskich, a wcześniej jeździła ze mną i z moimi rodzicami na wczasy. Także między innymi w przyczepie kampingowej mama gotowała na takich butlach, dokładnie na tej. Obiadki i herbatki, kawki. Rodzice co robili. Historyczna rzecz. Mała poprawka, w 2000, w 2001 i 2002 roku ta butla była razem ze mną przez ponad miesiąc pod namiotem. Idę pić kawę. Przez plac budowy na przejść. Skończyłem podłogę. Można uczcić to kawką. No i tu będzie trochę ciemno. Świeczkę zapalimy. I w końcu prąd wrócił do domu, niczym syn marnotrawny. Ten woda nam już się grzeje, prąd włączony. Jak dojdziesz do 45, przełączy się na kaloryfery. Będzie grzało, będzie 48 stopni, tak mam ustawiony piec. Powyżej 50 w tą zimę jeszcze nie ustawiłem. To jest dowód na to, że mamy prąd. Lampka w piwnicy w moim warsztacie świeci. Żarówka świeci. Agnieszka uradowana, że odzyskała prąd i upiekła dzisiaj chałkę. Podsumowując, muszę powiedzieć, że w tym roku byliśmy o wiele lepiej przygotowani na tego typu incydenty w lutym. Cały dowcip polegał na tym, że w tym roku kompletnie nic się nie stało. I to jest też dobre. Po chwili przemyślenia stwierdziłem, że nie będę Was zanudzał tym, co kupiliśmy w tym roku. Jak byśmy przygotowani na luty. Dlaczego? Dlatego, że już to było powiedziane w filmach, kiedy były różne odpakowania. Więc zapraszam do wszystkich filmów na naszym kanale, gdzie kupowaliśmy sprzęt turystyczny, który również przyda się w domu w takich sytuacjach, kiedy na przykład brakuje prądu. Zasubskrybujcie nasz kanał, dajcie łapki w górę, kliknijcie w dzwoneczek, żeby być na bieżąco. I skomentujcie, czy Wy też przygotowujecie się i czy macie podobne sytuacje, że brakuje prądu. U nas tak mniej więcej dwa razy w roku brakuje prądu i drugi raz zabrakło w zeszłym roku w czerwcu prądu. Ale może o tym będzie jakiś inny filmik. Zobaczymy, co będzie dalej w tym roku. W tym roku byliśmy o wiele lepiej przygotowani. Mieliśmy dużo różnego sprzętu, latarki, nie latarki, a także dwie kuchenki na kartusze. Małą kuchenkę i dużą kuchenkę. Były na ten temat odpakowania i zobaczcie nasze filmy, co kupiliśmy w tym roku survivalowo i do zobaczenia w następnym filmie.